W Jasielskim Generatorze Nauki Gen odbyła się konferencja podsumowująca dwie dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W debacie na temat doświadczeń i przyszłości Polski w Unii wzięło udział ponad 20 prelegentów. Ta konferencja jest szczególnie ważna nie tylko dlatego, że jest elementem obchodów 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim z dwóch przyczyn. Po pierwsze, jest to inicjatywa naszych studentów, którzy nieustannie śledzą najnowsze trendy w prawie, w polityce i podsuwają nam jako dydaktykom różne ciekawe pomysły. A po drugie, dlatego, że ta konferencja wpisuje się absolutnie w to, co teraz jest dyskutowane, co jest przeżywane w ramach tych obchodów. Pod wpływem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zmieniła się rola administracji. Powstały nowe stanowiska pracy, powstały stanowiska, w których uczestnicy, pracownicy pozyskują środki zewnętrzne ze struktur unijnych. Dlatego uważam, że wstąpienie Polski do Unii Europejskiej było historycznym, bardzo ważnym dla nas wydarzeniem. Temat Unii Europejskiej jest mi bliski z racji mojej pracy, ponieważ pracowałam w Dziennym Ośrodku Wsparcia Osób Niesamodzielnych, które jest finansowane ze środków unijnych. Dlatego postanowiłam wystąpić w dzisiejszej konferencji. Członkostwo w Unii Europejskiej w ciągu 20 lat przyniosło wiele korzyści również dla uczelni i otworzyło nowe możliwości dla studentów. Uczelnie korzystają z tego z tej obecności Polski w Unii Europejskiej, nie tylko poprzez rozwój swojej infrastruktury, rozwój kompetencji kadry dydaktycznej czy też studentów, ale też na przykład poprzez tak zwane umiędzynarodowienie nauki, umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego. To są bardzo ważne kwestie. Również tutaj w filii w Jaśle Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej kładziemy nacisk na te zagadnienia. Umiędzynarodowienie wiąże się na przykład z wyjazdami studentów na zagraniczne wymiany w ramach programu Erasmus+, czy też z wykładami prowadzonymi przez naszą kadrę na zagranicznych uczelniach. Fundusze unijne miały pozytywny wpływ na rozwój i pozycję województwa podkarpackiego. Województwo podkarpackie startowało z niskiej bazy rozwojowej. No my na tle kraju w statystykach wyglądamy nieco słabiej, więc ten punkt odbicia i chociażby te efekty dzisiaj są znaczniejsze, ponieważ nadrabialiśmy szybciej dystans i nadrabiamy. Więc te fundusze przyczyniają się do tego, że taka pozycja województwa się poprawia dość znacząco. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Jasła Adamem Kostrząbem na czele. Mam to szczęście, że jestem pokoleniem, które całe swoje dorosłe życie przeszło już będąc członkiem Unii Europejskiej, będąc Europejczykiem. Miałem okazję widzieć te transformacje. Miałem okazję też zawodowo brać udział w tych możliwościach, które dzięki Unii mamy. Otworzyły się granice, mamy okazję wyjeżdżać na stypendia, za granicę bezpośrednio. To są naprawdę ogromne możliwości, które myślę, że warto nie tylko o nich mówić, tak jak na dzisiejszej konferencji, o błędach, o możliwościach wykorzystanych, niewykorzystanych, ale też o tych perspektywach, które ciągle są przed nami. Ja myślę, że tych perspektyw jest bardzo dużo i będziemy starali się jako już to nowe pokolenie, nowe władze miasta i nowy samorząd realizować. Organizatorem wydarzenia była Jasielska Filia Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi we współpracy z miastem Jasłem i Generatorem Nauki Gen.